Na samym początku na ekranie macie osobę, która wygrała dodanie do znajomych z poprzedniego odcinka, a jeżeli to właśnie wy chcielibyście mieć mnie w znajomych, to jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę do góry pod tym odcinkiem, subskrybować mój kanał oraz w komentarzu napisać swój nick na Blockstar Planet. Hejka kochani, ja jestem Talix i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. W dzisiejszym odcinku powiem wam, które buty są lepsze, te czy te. Także jeśli jesteście ciekawi, no to w sumie zapraszam do oglądania. A więc moi drodzy, stworzymy sobie chyba, wydaje mi się, że skina właśnie, takiego tylko z tymi butami i tak szczerze wam powiem właśnie, które są lepsze, które opłaca się bardziej kupić, bo wiem, że niektórzy z was nie mają tyle pieniędzy oraz diamentów i po prostu może nie jesteście pewni, które warto kupić. I chodzi mi właśnie o te buciki, spróbujemy sobie, przetestujemy te i te. Te właśnie kosztowały, które teraz pokazuję, kosztowały 500 diamentów, więc no myślę, że naprawdę dosyć sporo. I okej, moi drodzy, generalnie zapiszemy sobie tylko takie same butki, napiszemy w sumie też, że nagrywam, bo czemu by nie, i zapiszemy sobie same buty, będzie mi się pewnie dziwnie grało, ponieważ będę grała tylko samymi butami, więc będzie naprawdę ciekawie i czekajcie, usuniemy sobie jeszcze ten klocek, zapisujemy to sobie i chyba pójdziemy na jakiś w sumie parkour, tak mi się wydaje, i tam będzie najlepiej po prostu je sobie przetestować, ale tutaj jak wam pokazuję, są one naprawdę świetne, ponieważ mają takie coś fajnego złotego z tyłu i jak widzicie, jedziemy tak jakby na jednym kółku, więc naprawdę bardzo fajnie. I okej, moi drodzy, lecimy sobie na jakiś parkour, tylko musimy znaleźć chociaż może jakiś łatwiejszy, żebym go przeszła. I w sumie może być to taki szalony parkour, więc dobra, wchodzimy sobie na niego. I przepraszam was z góry za mój głos, ale niestety mam katar, ale mam nadzieję, że na odcinku po prostu nie będzie tego tak jakby słychać, ale jeśli będzie, to przepraszam was z góry za to. I dobra, tutaj na początku powiem wam, że tak dziwnie mi się skacze butami samymi, bez skina. Nigdy jeszcze tak nie miałam okazji właśnie i strasznie mi się dziwnie tym gra, postaram się tutaj nie zginąć oczywiście, ale powiem wam, że odczuwam, że bardzo fajnie się nimi skacze póki co. Lecimy sobie, moi drodzy, tutaj dalej, hop, hop, czekajcie, okej, nie, co, nie. No serio, zginęłam. Dobra, moi drodzy, leziłem sobie niestety od początku. No kurde, szkoda. Dobra, musimy z powrotem na górę wskoczyć. Tak mi się strasznie dziwnie gra samymi butami, naprawdę. Bo nigdy nie miałam takiej okazji, tak jak wspominałam już o tym, grać tak samymi butami. I naprawdę bardzo dziwnie, ale wow, okej. Spróbujemy tutaj nie zginąć właśnie, są mniejsze szanse na zginięcie. Ponieważ buty są małe i się mieszczą na każdym klocku, więc to jest taki plus. Okej, moi drodzy, lecimy sobie tutaj dalej, hop, hop, okej, udaje się póki co, więc naprawdę bardzo fajnie się tymi butami gra. Moi drodzy, ja wam powiem, póki co mogę powiedzieć w sumie, że buty są naprawdę bardzo fajnie, zwłaszcza w wyglądzie. Wygląd tych butów powala, są naprawdę przepiękne, kozackie, ale gra się nimi również bardzo fajnie, przyjemnie mi się nimi właśnie gra. Kurde, nie! Co, jakim cudem ja nie zginęłam, o lol. Bardzo przyjemnie mi się nimi gra, ponieważ są właśnie... O, zginęłam. Ponieważ mi się nimi przyjemnie właśnie gra, bo są po pierwsze bardzo ładne i pozdrawiam przede wszystkim tutaj wszystkie osoby, które są ze mną na parkurze, pozdro, pozdro. I bardzo fajnie się gra tymi butkami, pięknie one wyglądają i po prostu bardzo pasują do każdego skina w sumie. Nie ma skina, do którego one by nie pasowały, są przepiękne, pasują one do wszystkiego, więc to jest ten plus, ale ich minus jest taki, że po pierwsze są dla VIP-a i są bardzo, bardzo drogie. Ponieważ te kosztują 500 diamentów, tak jak mówiłam, a tamte czerwone kosztują aż 500 000 monet. Więc no sporo troszeczkę, Blockstar Planet troszeczkę przesadziło z tymi cenami, bo pamiętam, że jak one były pierwszy raz, to były dużo, dużo tańsze, a teraz są naprawdę drogie, ale myślę, że warto, ponieważ nie wiadomo, czy te buty będą ciągle, czy mogą znowu zniknąć za parę dni, dlatego moi drodzy, jeżeli macie te pieniądze, to nie wahajcie się, kupcie te buty, jeżeli właśnie chcecie je bardzo mieć, bo ja wam powiem, że naprawdę bardzo warto mieć te buty, są przepiękne. Okej, bardzo fajny parkour generalnie i już mi się lepiej skacze tymi butami, przyzwyczaiłam się już do tego powoli. I dobra, lecimy sobie dalej, hop, hop, mamy trampolinę i okej, mamy... O, dobra, widzę z daleka już metę, więc chyba nam się uda przejść ten parkour, mam taką nadzieję, moi drodzy. Więc dobra, lecimy sobie dalej po klocuszkach i już niewiele nam brakuje do mety, uwaga,
Będziemy tam za momencik i uwaga, moi drodzy, jest meta, więc udało się przejść pierwszy parkour i moi drodzy, myślę, że możemy właśnie za momencik testować kolejne buty, ale te buty jak najbardziej polecam kupić, są przepiękne i teraz sobie zedytujemy to po prostu, tylko jeszcze, o, tutaj widzę, że napisało osóbki, więc pozdrawiam te osoby oczywiście i sobie zedytujemy i zamienimy po prostu zamiast tych butów, damy te drugie za 500 000, ale spójrzcie, jak one przepięknie naprawdę wyglądają tutaj. I dobra, moi drodzy, myślę, że możemy sobie teraz dać te drugie buty za 500 000. Te właśnie czerwone są przepiękne również, bardzo ładnie na skinach wyglądają, tylko zmienimy sobie w sumie kolor na taki oryginalny, żeby był, czyli czerwono-czarne, bo tak będzie chyba najlepiej, bo widać, że to będą oryginalne właśnie. I dobra, tak one wyglądają. I moi drodzy, one również mają takie kółko właśnie z tyłu, tylko że one nie mają tego złota, tylko po prostu, jak widzicie, mają takie kółko bardziej na środku. I to jest naprawdę bardzo fajnie. Fajnie się nimi też również właśnie będzie pewnie skakało. A więc, moi drodzy, myślę w sumie, że możemy również sobie iść na jakiś parkour. Poszukamy sobie za momencik jakiś parkour i na koniec tego odcinka powiem wam, które się opłaca bardziej kupić. Ale wydaje mi się, że obie pary, bo są naprawdę przecudne. Ale mi osobiście bardziej podobają się te pierwsze, czyli z tym złotym właśnie. Ponieważ ten złoty dodaje jednak takiego uroku i są według mnie naprawdę, naprawdę świetne. No i dobra, moi drodzy, lecimy sobie tutaj i mamy portalik. Wybrałam dropper właśnie, jak widzicie. I bardzo łatwy jest ten dropper, więc możliwe, że nam się uda go przejść. W sumie nie wiem, czy ja to przechodziłam. Nie kojarzę tego dropera, ale wydaje mi się, że chyba przechodziłam jednak ten dropper, ale możemy go sobie przejść drugi raz, chociaż w sumie nie wiem. No ale dobra, nieważne, moi drodzy. Lecimy sobie z tym i koniecznie, moi drodzy, zaglądajcie jeszcze do opisu, ponieważ tam macie Instagrama, grupkę na Facebooku oraz takie różne informacje o mnie. I dobra, lecimy sobie dalej. Mamy kolejny portalik. I okej, powiemy wam, że tymi butami gra się identycznie. Nie, kurde. Tymi butami gra się identycznie tak jak poprzednimi, tylko po prostu różni się wygląd, ponieważ one nie mają tego złotego i nie mają kółka z tyłu, tylko mają kółko tak jakby bardziej pod spodem i na środku, więc w sumie różnią się one tylko tym, a tak to kolorami się różnią również właśnie. Wystarczy po prostu, że sobie je zmienimy i będzie naprawdę bardzo ładniutko. I moi drodzy, lecimy sobie tutaj dalej, mamy znowu portalik, bardzo fajny dropper, bardzo mi się fajnie go przechodzi, możliwe, że uda się go przejść. Ale nie wiem, zobaczymy. O, to jest ten klocek, którego ja nie mam. Bardzo chciałabym go mieć właśnie. On jest z sezonu chyba 4, ale niestety go nie zdobyłam, bo brakowało mi bardzo dużo tych diamentów. No i zginęłam. Ale pójdziemy sobie od kryształu na szczęście, bo był. I dobra, lecimy sobie znowu w dół. Uwaga, teraz się powinno udać. I lecimy w portalik. Okej, tutaj chyba już byłam. Czekajcie, musimy iść sobie bardziej dalej. Tymi butami gra się naprawdę też bardzo fajnie. I mamy, moi drodzy, metę. I teraz powiem wam właśnie, co sądzę o tych bucikach. Te buciki wam powiem, że są bardzo ładne przede wszystkim. Jak widzicie sami, na skinie wyglądają one przepięknie. I obydwie te pary tych butów są moim zdaniem naprawdę bardzo ładne, więc polecam obie. No i w sumie, moi drodzy, to byłoby to już na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki do góry. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!